Jest coś takiego jak polityczna odpowiedzialność. Zdanie opozycji, politycy ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje w obszarze ich odpowiedzialności, jest zdaniem, ja uważam, które obowiązuje dobrze, zawsze. Dobrze, a ja uważam, że to jest obrzydliwe, żeby na takiej tragedii robić politykę. Wie pan dlaczego? Dlatego, że za poprzednich rządów takich tragedii było znacznie więcej niż za moich. Znaczy system penitencjarny naprawdę się zmienił, mimo wielkiej tragedii, której nie lekceważę. I powiem panu tak, ja byłem w opozycji. Nigdy nie przyszło mi do głowy w tych czasach, żeby zrobić konferencję prasową i po takich tragediach, a było ich znacznie więcej, robić konferencję i żądać dymisji jakiegoś polityka. Panie ministrze, nie wykorzystuje się takich tragedii do polityki. To obrzydliwe zdanie, które przed chwilą zacytowałem, to jest zdanie Zbigniewa Ziobry. To jest zdanie pańskiego szefa w momencie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ściągalski i w więzieniu doszło do samobójstwa. Ale to jest coś, co jest innego. Żądał wyciągnięcia odpowiedzialności politycznej. Ale nie, próbuję, manipuluje pan. Ściągalski podał się wtedy do dymisji. Ale nie, manipuluje pan.